Dzień dobry, nazywam się Monika Bariga, pracuję w Bibliotece Miejskiej w Łodzi. Przedstawię dzisiaj prezentację zatytułowaną Lokalnie, a jednak globalnie o edukacji globalnej w bibliotece na przykładzie działań realizowanych w Bibliotece Miejskiej w Łodzi. W bibliotece pracuję od 4 lat, ale z pojęciem edukacja globalna spotkałam się po raz pierwszy dopiero w 2018 roku. I zdarzyło się to za sprawą programu Globalnie w bibliotekach. Z naszej dyrekcji otrzymaliśmy informację, że jest możliwość dla chętnych chwili wzięcia udziału w programie Globalnie w bibliotekach realizowanym przez Polską Akcję Humanitarną i Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Zadaniem takiej chwili było zrealizowanie warsztatu z zakresu edukacji globalnej dla szkoły podstawowej. I w ramach tego programu zrealizowałam warsztat dla klasy 5 ze szkoły podstawowej. Warsztat był realizowany w chwili 78 dla dzieci. Było to pierwsze moje zetknięcie z edukacją globalną i bardzo cenne dla mnie doświadczenie, ponieważ wcześniej pracowałam w dwóch filiach o profilu dziecięcym, ale zazwyczaj realizowaliśmy z nimi tematy dosyć lekkie i przyjemne, związane z porami roku, z obchodami świąt, z różnymi wydarzeniami. Natomiast dopiero właśnie warsztat o edukacji globalnej wprowadził możliwość takich poruszenia tematu poważnego i ważnego. I okazało się, że dzieci ze szkoły podstawowej bardzo dobrze sobie radzą na takim warsztacie, że naprawdę były ciekawe rozmowy, że dzieci wypowiadały się w sposób, odnosiły się do siebie z szacunkiem, że poruszały bardzo poważne problemy, miały naprawdę ciekawe przemyślenia na temat różnych kataklizmów i na temat pomocy humanitarnej, bo tego dotyczył ten warsztat. Dla mnie było to bardzo cenne doświadczenie. I kiedy pod koniec 2018 roku przypadkiem zupełnie usłyszałam o naborze na szkolenie na trenera edukacji globalnej, to zgłosiłam się na to szkolenie. Razem ze mną z Biblioteki Miejskiej w Łodzi zgłosiła się jeszcze jedna koleżanka. Na szkolenie zgłosiło się ponad 100 osób, zostało przyjętych 24 osoby, same dziewczyny akurat. I obie z koleżanką ukończyłyśmy ten kurs. Kurs trwał 6 miesięcy, to było bardzo intensywne 6 miesięcy. Dostałyśmy mnóstwo informacji, mnóstwo materiałów i pomocy dydaktycznych, a także wspaniałe wsparcie osób prowadzących to szkolenie. I na koniec tego kursu otrzymałam certyfikat trenera edukacji globalnej. Miało to miejsce w kwietniu 2019 roku. I tak naprawdę wtedy zaczęła się cała moja przygoda i działalność związana z edukacją globalną. Rok 2019 to mnóstwo spotkań z dziećmi i młodzieżą w bibliotece, w której pracowałam. I w tym 7 spotkań z przedszkolami z zakresu edukacji globalnej. Uczestniczyło 126 osób w tych spotkaniach, a także 9 spotkań ze szkołami podstawowymi i tam uczestniczyło 196 osób. W przypadku przedszkoli były to dzieci w wieku od 4 do 6 lat, a w przypadku szkół podstawowych to klasy od 1 do 5. Na tych spotkaniach prezentowałam teatr Kami Shibai, prowadziłam prelekcje i różne warsztaty. Kończąc kurs trenera edukacji globalnej, otrzymałam zestaw 5 bajek do teatrzyków Kami Shibai, również z instrukcją i z całym warsztatem prowadzenia takich zajęć. I teatr Kami Shibai bardzo często wykorzystuję w swoich działaniach w bibliotece. Jest to świetny sposób na prowadzenie zajęć z najmłodszymi dziećmi, gdzie teatrzyk jest jakby, może być całością tego spotkania i jest tylko jeszcze do tego rozmowa, jakieś dodatkowe atrakcje. Natomiast przy dzieciach starszych, przy szkole podstawowej, teatrzyk jest tylko wprowadzeniem do tematu. Natomiast później dochodzą dodatkowe elementy, dochodzi prezentacja, dochodzi praca przy mapie. Tak jak w przypadku takiej najprostszej bajki, dlaczego zwierzęta mieszkają w bloku Maćka. Przy dzieciach młodszych
opowiadam tą bajkę i potem sobie razem rozmawiamy. Natomiast przy dzieciach starszych jest to często właśnie wprowadzenie do tematu Puszczy Amazońskiej, do tematu Puszczy Białowieskiej. Następuje praca z mapą, szukamy tych miejsc na mapie, następuje prezentacja z charakterystyką tych miejsc, a przy klasach trzecich i czwartych schodzimy jeszcze głębiej do tematu i porównujemy lasy tropikalne z lasami strefy umiarkowanej. Teatrzyk sprawdza się przy małych grupach bardzo dobrze, ale zdarzyło mi się też prowadzić zajęcia dla dzieci 4-6-letnich w przedszkolu, gdzie była to grupa 40-osobowa i naprawdę też świetnie zdał tutaj egzamin. Dzieci były bardzo skupione na historii opowiadanej, później zaangażowane w opowiadanie tej historii, a także w zabawę przy mapie. Więc i dla grup młodszych, dla starszych to jeszcze nie jest taka bardzo popularna metoda, chociaż już coraz częściej jest spotykana. I może jeszcze dlatego właśnie dzieci tak potrafią się skupić i są naprawdę zainteresowane taką formą zajęć. Następne zajęcia, które prowadzę w Bibliotece z Edukacji Globalnej, to warsztaty. I moje ulubione warsztaty to warsztaty z dostępu do wody pitnej. Tych zajęć realizowałam już bardzo wiele. Niektóre z nich były również poza moją filią. I są to również grupy przedszkolne dla dzieci, takich starszych grup przedszkolnych, ponieważ tutaj trzeba już umieć liczyć w zakresie 100. Oczywiście czasem nauczyciele również nam pomagają w prowadzeniu takich zajęć. Ale bardzo dobrze sprawdzają się dla dzieci z klas 1 do klas 5 również. Tutaj dzieci dostają informacje o zasobie wody na świecie, o zasobie wody w Polsce, o tym, ile wody jest zużywane w gospodarstwach domowych, jak tą wodę możemy oszczędzać. Są to prace w grupach, ćwiczenia w grupach i właśnie bardzo ważnym elementem takich spotkań jest praca w grupach, bo często ona stanowi problem dla dzieci, a tutaj naprawdę świetnie sobie radzą. Jeśli toczą się jakieś żywe rozmowy, to dotyczą one tematu, ponieważ dzieci bardzo angażują się, żeby znaleźć właściwe odpowiedzi. Zajęć wody było ponad 20 na pewno w różnych filiach. Następne warsztaty realizowane w bibliotece to warsztaty o dostępie do edukacji i to również praca w grupach. Staramy się odpowiedzieć z dziećmi na pytanie, czy warto się uczyć, po co jest nam w ogóle nauka, jakie elementy muszą zaistnieć, żeby ta nauka była. Rozmawiamy o relacji uczeń, szkoła, nauczyciel. Dzieci pracują w zespołach, pracują parami, pracują na wcześniej przygotowanych tekstach. Staramy się obalić pewne mity i pewne fałszywe informacje, mówiąc o tym, co jest nam niezbędne do nauki. W czasie tego warsztatu dzieci dostają naprawdę wiele informacji o tym, jak wygląda nauka i dostęp do edukacji w państwach globalnego południa. Niektóre dzieci są bardzo zdziwione i słyszą po raz pierwszy o tym, że w niektórych krajach dziewczynki mają bardzo utrudniony dostęp do nauki, o tym, że są rodziny, gdzie trzeba dokonywać wyboru, które z dzieci będzie się uczyło, bo po prostu ich nie stać na to. Są dzieci, które muszą mieszkać w internatach, ponieważ szkoła jest tak daleko oddalona od miejsca zamieszkania, że nie mogłyby do niej codziennie uczęszczać i wracać. I dla niektórych dzieci to jest wielkie zaskoczenie, że tak może to wyglądać. Wielkim zaskoczeniem również są informacje o analfabetyzmie na świecie. Więc pracujemy tutaj, żeby miały jak najszerszy obraz tego, jak wygląda edukacja i w krajach europejskich, ale też w krajach globalnego południa. W moich filiach, w których pracowałam, bardzo często realizuję również warsztaty plastyczne, do których włączam elementy edukacji globalnej. Przed wakacjami robimy gry, które dzieci mogą zabrać ze sobą na wakacje. I tutaj są to gry z takich materiałów naturalnych, z kamieni, patyków, gdzie robimy kółko i krzyżyk.
Dzieci kolorują kamienie i za pomocą patyków i kamieni mamy kółko i krzyżyk. Mamy również tangramy z papieru. Przy pomocy fasolek, patyczków powstają również zestawy do innych gier planszowych. A także bardzo często na warsztatach plastycznych robimy ekolalki. Ekolalki powstają z materiałów, które możemy znaleźć w domu, z starych włóczek, z jakichś niepotrzebnych nam tkanin, ze słonek, firanek czy z ubrań, z których wyrosły już. Do tego dokupujemy kulki drewniane i jeszcze takie druciki kreatywne. Z tych materiałów powstają ekolalki. Laleczki powstają jeszcze z samych włóczek, a także jeszcze inna wersja lalek drewnianych z łyżek, które można znaleźć w kuchni, drewnianych łyżek, do których również doczepiane są elementy recyklingowe. I te warsztaty z lalkami cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Bardzo przyjemnie jest mi słyszeć kilka miesięcy po zajęciach, że te najmłodsze dzieci nazwały swoje lalki, że stworzyły im pokoiki, domy i różne gadżety do tych pomieszczeń. W takich zajęciach uczestniczyli również chłopcy powyżej 12 roku życia, którzy podeszli dosyć sceptycznie na początku zajęć do tematu, natomiast później ukończyli warsztat. Każdy miał swoją figurkę, którą zabrał ze sobą do domu. Czasami wykorzystujemy też materiały, które mamy już w bibliotece i po prostu je modyfikujemy. Na przykład twistera, który ma kolorowe pola. Te pola zostały przeze mnie zaklejone dużymi zdjęciami ekoznaków, żeby łatwiej dzieciom było zapamiętać te ekoznaki. Bawiliśmy się jednocześnie ucząc ekoznaków, które mogą spotkać w sklepach na produktach. Co jest taka przyjemna forma nauki poprzez zabawę. Bardzo ważnym elementem w każdej bibliotece są książki. I zarówno w poprzedniej filii 78, w której pracowałam, tak samo w Bibliotece Otwartej. Staramy się, aby księgozbiór dotyczący edukacji i działalności ekologicznej, a także edukacji globalnej był bardzo bogaty. W filii 78 zrobiliśmy specjalny regalik, tak zwaną ekobiblioteczkę, gdzie wybieraliśmy dzieciom pozycje już w temacie ekologii, edukacji globalnej, żeby było im łatwiej je po prostu znaleźć. I znajdowałeś tam różne bajeczki, od książek przeznaczonych dla maluszków po poważniejszą literaturę popularno-naukową dotyczącą ekologii. Staram się również na każdych zajęciach wykorzystywać książkę, żeby te książki nam towarzyszyły w trakcie warsztatów i różnych spotkań. Dobieramy je oczywiście tematycznie zgodnie z tematem zajęć. Po zajęciach dzieci mogą te książki obejrzeć, a także wypożyczyć do domu. Zdarza się też tak czasem, że jakaś książka po prostu zainspiruje. I tak zdarzyło się w tym roku. W tym roku została wydana książka Samotny banan Sylwii Majcher. I w zeszłym tygodniu napisałam do niej scenariusz zajęć dla dzieci od 5 roku życia do klas 1-4 szkoły podstawowej. Warsztat mówiący o uczący dzieci dokonywania świadomych wyborów, dokonywania wyborów konsumenckich, jeśli chodzi o zakupy żywności, o niemarnowaniu żywności, o tym, że z każdej żywności, nawet tej, która wygląda trochę gorzej, można zrobić ciekawe rzeczy. A los samotnych bananów będących w sklepie nie jest mi obcy, dlatego właśnie do tej pozycji powstał scenariusz. Scenariusz zostanie zrealizowany już po wakacjach w Bibliotece Otwartej. Filie Biblioteki Miejskiej w Łodzi, w których realizowałam zajęcia z edukacji globalnej, to filia 78 dla dzieci, biblioteka otwarta, biblioteka rozgrywka, biblioteka słówka, a także biblioteka z kotem. Ale bardzo często zdarza się, że z naszą działalnością proekologiczną i związaną z edukacją globalną wychodzimy poza mury biblioteki. I taką inicjatywą była współpraca z foodsharingiem, z grupą Foodsharing Łódź. Razem z dziewczynami, które ukończyły kurs trenera edukacji globalnej organizowany przez Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła w Łodzi,
wpadłyśmy na pomysł, żeby zorganizować cykl warsztatów o niemarnowaniu żywności. Cykl ten był zatytułowany Nie marnuję jedzenia, moje życie się zmienia. Warsztaty realizowałyśmy w przedszkołach, szkołach, a także w bibliotekach. Warsztaty, które odbywały się w bibliotekach, miałam przyjemność współprowadzić. Warsztaty odbywały się pod patronatem Fundacji W Człowieku Widzieć Brata, a także dzięki wsparciu Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich Opus. Warsztaty w bibliotekach były warsztatami otwartymi, więc pojawili się na nich rodzice z dziećmi, a także sami dorośli uczestnicy. Jakby z założenia warsztaty kierowane były do użytkowników młodszych, do dzieci. Ale było bardzo, bardzo nam miło, że byli również użytkownicy dorośli. Chciałyśmy przekazać dzieciom informacje o tym, jaką drogę pokonuje pożywienie, żeby się dostać do naszych domów, a nawet dalej, aż do momentu, kiedy wyląduje na śmietniku. Więc przygotowałyśmy dla dzieci taki proces z etapami, etapem uprawy, transportu, sklepu, domu, a także wysypiska śmieci. Na każdym z tych etapów na dzieci czekały różne zadania do wykonania, a także duża dawka informacji o tym, co się dzieje z danym produktem w tym miejscu. Celem warsztatu było uświadomienie dzieciom, a także dorosłym uczestnikom tego, że wyrzucając i marnując żywność, wyrzucamy bardzo wiele zasobów, których nie widzimy gołym okiem, że jabłko nie jest tylko jabłkiem, ale jest to również woda, energia, a także po prostu praca ludzka, która została wyrzucona razem z tym jabłkiem na śmietnik. Finałem tych warsztatów wszystkich, podsumowaniem, był duży event, na którym zjawiło się bardzo dużo organizacji proekologicznych z środowiska łódzkiego, również aktywiści proekologiczni, a także Biblioteka Miejska w Łodzi miała swój udział w tym evencie. Razem z koleżankami miałyśmy stanowisko z książkami proekologicznymi, również kilka spotkań z dziećmi, z teatrzykiem Kami Shibai, z bajką Gadatliwy ptak Narina, mówiącej o głodzie na świecie, o poszanowaniu własności, o sprawiedliwym traktowaniu ludzi. Jednym z następnych inicjatyw była już taka bardzo czytelnicza impreza, targi ciekawej książki, które odbyły się w Łodzi w październiku 2019 roku. Na tych targach również prowadziłam warsztaty o niemarnowaniu żywności. I mimo tego, że nie były one stricte związane z jakby profilem biblioteki i z tym czytelniczym aspektem, to cieszyły się również zainteresowaniem użytkowników. Ostatnią inicjatywą, o której chciałam opowiedzieć, jest mikser ekologiczny, w którym Biblioteka Miejska w Łodzi brała udział. Miałyśmy stanowisko z księgozbiorem proekologicznym, a także stanowisko do zajęć warsztatowych na powietrzu. Chętne dzieci brały udział w robieniu gier ekologicznych, w quizach o wodzie, quizach o ekoznakach, a także w wspomnianych wcześniej już warsztatach z tworzenia lalek metodą bardziej ekologiczną. Jakie mamy dalsze plany na edukację globalną w bibliotece? Dzięki współpracy Biblioteki Miejskiej w Łodzi z Ośrodkiem Działań Ekologicznych Źródła nasi bibliotekarze biorą udział w wielu szkoleniach. Pod koniec zeszłego roku 25 bibliotekarzy i bibliotekarek wzięło udział w szkoleniu z edukacji ekologicznej, a już na początku tego roku 10 bibliotekarzy wzięło udział w szkoleniu z edukacji globalnej. W związku z tymi szkoleniami, z wykształceniem i wyedukowaniem w zakresie edukacji globalnej i ekologicznej coraz większej ilości bibliotekarzy, pojawiają się też nowe projekty i nowe pomysły. Biblioteka Otwarta, w której pracuję, planowała ekokwiecień, ponieważ w kwietniu świętujemy Dzień Ziemi. Z przyczyn epidemii ekokwiecień został przeniesiony na lipiec. Ewentualnie będzie przeniesiony na jakiś miesiąc już jesienny po wakacjach. Jest to miesiąc, w którym planujemy tylko i wyłącznie działania związane z edukacją ekologiczną i z edukacją globalną. Bardzo duży nacisk przy tych działaniach stawiamy na współpracę z łódzkim środowiskiem proekologicznym.
W projekcie weźmie udział Łódzki Strajk dla Ziemi, grupa Food Sharing Łódź, sklep Nagramy, Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła, a także Fundacja Szycie Życia, gdzie będziemy szyć ekologiczne torby. Oczywiście biblioteka również włączy się swoimi warsztatami z edukacji ekologicznej i globalnej, z warsztatami o dostępie do wody, a także z warsztatami z ekolalek i z żywienia ekologicznego i wegetariańskiego. Inne filie również mają wiele pomysłów i podejmują już swoje działania w zakresie edukacji ekologicznej. Biblioteka pod Babą Jagą realizuje warsztaty o dostępie do wody dla dzieci najmłodszych. Biblioteka Rozgrywka wprowadziła cykl warsztatów o nazwie Akademia Ekologii. Jest to cykl spotkań z zakresu edukacji ekologicznej z wątkami edukacji globalnej. Także Biblioteka z Kotem wprowadziła zajęcia przybliżające najmłodszym dzieciom kraje globalnego południa. Dyrekcja Biblioteki Miejskiej w Łodzi jest bardzo otwarta na wszelkie działania i pomysły swoich pracowników z zakresu edukacji ekologicznej i edukacji globalnej. I w związku również z coraz większą liczbą bibliotekarzy prywatnie zainteresowanych tym tematem i realizujących różne działania i pomysły w swoich filiach, więc myślę, że przyszły rok przyniesie nam ten rok i przyszły przyniesie nam jeszcze więcej działań z zakresu edukacji ekologicznej i globalnej w bibliotekach. Dziękuję.